Będziemy mieli pojedynek dwóch młodych wilków, można powiedzieć. Po stronie AZS-u, AWF-u Warszawa pojawi się Adrian Wagner, 19-latek. Jego rywalem Mateusz Szewczuk, reprezentant MKZ Unia Racibórz. Młodzi chłopcy na razie w lidze zbierają doświadczenia, jak Państwo widzą, czyli trzy przegrane Wagnera, jedna porażka Szewczuka, no ale teraz będą mogli ten bilans nieco odbudować, choć pamiętajmy o tym, że w zasadach Krajowej Ligi Zapaśniczej są także remisy, co jest pewnym nowum wprowadzanym przez organizatorów. Zatem no, nie wiemy tak do końca, czy będzie tutaj pierwsze zwycięstwo dla jednego bądź drugiego, bo może być pierwszy remis. Dwóch zawodników jest przed 20 rokiem życia i obydwóch trenerów, zarówno z Raciborza, jak i Warszawy, postawili na nich jako jokery. Stawka rośnie. Stawka rośnie. Przypomnijmy, że jeżeli jeden z nich wygra, to drużyna otrzymuje ekstra duży punkt. Także no, jest o to walczyć. Dwóch młodych zawodników. Myślę, że będzie fajna walka, bo zawsze młodzi robią dobre walki. No to liczymy na ambicje, na determinację. Mamy nadzieję także już na sporo umiejętności, a przecież można z pewnością takich się spodziewać, jeśli chodzi o Adriana Wagnera, a więc reprezentanta Warszawy. To jest mistrz Polski z 2017 roku, trzecie miejsce w Mistrzostwach Polski w 2016. Z kolei Szewczuk był 11 w Mistrzostwach Europy Juniorów w 2016 i wygrał Mistrzostwa Polski Juniorów w 2016 roku. No, obydwoje jakoś tak, jak na młodych zawodników, trochę asekuracyjnie. Chociaż ze wskazaniem na Szewczuka trochę bardziej agresywnie walczy, ale to może wynika z tego, że ściany pomagają. Słyszymy, kibice dopingują go. O to w tym wszystkim chodzi. I narzuca powoli swój styl walki. Widzimy, złapał uchwyt, ręka, głowa. Czy będzie próba? Ale tak, jest piękna akcja za 4 punkty. 4 punkty dla Mateusza, zawodnika MKZ Unii Racibórz. Wypracowana, nie było w tym ani grosza przypadku. Wypracował sobie uchwyt, ręka, głowa. Warszawski zawodnik Adrian był zmuszony do popełnienia tego błędu, nie miał wyjścia. Także 4-0. No i walczymy dalej. No i takich akcji chcemy oglądać jak najwięcej, tych efektownych, które są premiowane wysoką punktacją. Jak na razie 4-0 prowadzenie w tym pojedynku Szewczuka. No i zobaczymy, jaka będzie odpowiedź Wagnera. 2 punkty Wagner. 2 punkty Wagner za sprowadzenie. I wracamy do stójki. No to co mówiłem, mamy minutę 30, a już 6 punktów na tablicy. Młodzi zawodnicy nie kalkulują, idą ile fabryka dała. Tym bardziej niesie ich doping kibiców. To się da lubić, to się da oglądać. O, arbiter wskazał zawodnika z MKZ za bardziej pasywnego. Nie, przepraszam. Wagnera Adriana z Warszawy za bardziej pasywnego. Będzie się bronił w pozycji parterowej. Szansa dla Szewczuka na wykonanie akcji. Zobaczymy, czy tą szansę wykorzysta. Jest wózek, 2 punkty. Jest wózek i jest, no, bez przechylenia 90 stopni pleców do maty. W związku z tym arbiter nie pokazuje tutaj żadnych punktów, ale tym razem już są 2 punkty. Robi nam się 8, 2, 10, 2, 12. No to jest właśnie ten moment, o którym dyskutowaliśmy ostatnio, czyli przy dobrym chwycie, no można tych punktów tu nakręcić właściwie no bez końca, do końca przed czasem rywalizacji. Myślę, że nad tym będziecie w regulaminie pracować w przyszłym sezonie. Tak, w czasie sezonu zarówno tego drugiego, jak i pierwszego wychodzą niedociągnięcia. Uczymy się i zdecydowanie musimy zmienić ten poziom walki, że można tylko zrobić jeden wózek przerywany inną akcją.